Pod koniec tamtego roku informowaliście, że Polska wydała około 6 miliardów złotych na uchodźców z Ukrainy. Rząd uważa, że na taką szeroką pomoc już nas nie stać. Ustawa dotycząca uchodźców zredukuje te wydatki? Przede wszystkim to były wydatki za pierwsze pół roku. One w pierwszym roku były większe od tych, o których pan redaktor mówi, ale przede wszystkim to nie chodzi o wydatki, ponieważ... A ile to było dokładnie? To jest także kwestia, panie redaktorze, bilansowania wydatków, ponieważ wielu Ukraińców w Polsce, ponad 700 tysięcy ludzi w Polsce pracuje legalnie, opłaca składki, płaci podatki, więc za pewien czas będziemy mogli zbilansować, jak wygląda ta kwestia. Przecież ci ludzie także pracują na polskie PKB i tutaj zostawiają swoje pieniądze. W związku z tym, myślę, za pewien czas będzie można to zbilansować.